ty, to coś już chyba większego niż ta. Co to było, Piotrek? Ty... Berühre ein schwarzes Objekt. Witajcie widzowie, dzisiaj znajdujemy się w mauzoleum, które, wybaczcie moje przerażenie, droga tutaj do tego mauzoleum przez las była niezwykle ciężka, prawda Piotrek? Tak. Mieliśmy już się wycofać, panuje ogromna mgła, słyszycie przerażenie w moim głosie, ale szybko i na temat, jesteśmy w mauzoleum, nazwane mauzoleum Hitlera. To właśnie tutaj odbywały się najprawdopodobniej okultystyczne jakieś tutaj miały czyny, okultystyczne miejsce. Było to związane z wałbrzyskim SS i no było to miejsce kultu, tak? Tutaj właśnie chwalono ideę III Rzeszy. Było to miejsce takiej właśnie pamięci właśnie związaną z tą ideologią. Dlaczego jest to mauzoleum? Czy są tu jakieś ofiary, zwłoki? Nic na ten temat, słuchajcie, nie wiadomo. Była tu ekipa Mystery Hunters 3 lata temu, jeżeli się nie mylę. Ja jestem tutaj jakby drugą osobą w Polsce, która sprawdza to miejsce w nocy. Co też według lokalnych legend to, że najprawdopodobniej jeszcze tutaj rytuały odbywały się satanistyczne. Nie wiemy, co tutaj się działo po zakończeniu tutaj jakby działalności nazistów. Miejsce straszne, miejsce przerażające. Nie wiem, od czego zacząć, po prostu nagrywajmy. Tutaj, najprawdopodobniej na środku, odbywały się, też może jakiś tu wielki był taki fragment takiego ogniska, takiego znicza, można powiedzieć. Taki fragment też znajduje się na zewnątrz tego mauzoleum. Nie ma tu, tak jak wy widzicie, określonych pomieszczeń. Jest jedno, gdzie znajduje się jakaś taka dziwna kapliczka. Pokierujemy się tam za niedługo. Chciałbym tutaj na środku zobaczyć, czy coś się będzie działo. Także odpalmy rempoda. Były to niemieckie. Tutaj Niemcy byli, ale... Spróbujemy tutaj na razie jakby swoim językiem się skomunikować. Ciężko mi złapać myśli, widzowie. Jestem przerażony. Piotrek, jak w ogóle się czujesz? A ciężko. Jest tu ciężko. I jeszcze ta godzina. Tak, właśnie. Co najistotniejsze, słuchajcie, jest godzina 2:03. Tak, 2:03. Piotrek, możesz pokazać na swoim zegarku. Tak jest. Okej. Widać. Także znajdujemy się tutaj, słuchajcie, przede wszystkim jest 2 w nocy. Jest to, dzisiaj mamy który maja, Piotrek? Mamy 7 maja, jak wiecie 8 maja Niemcy oficjalnie podpisały kapitulację. Ale mam tu ciary. Halo? Du bist hier? Nie wiem czemu, słuchajcie, o Jezu, strasznie mnie w gardle zaczęło gryźć. Oh my God! Dosłownie jakbym żar połknął jakiś.
Dosłownie jak po niemiecku coś powiedziałem. Oj, boję się tego języka tu używać. Słyszy mnie ktoś? Dziwny. Wow. Halo? Czy słyszy mnie ktoś? Halo? Co tu przeleciało? Co to jest, ty? Czy rozumiesz mój język? Co to było? Co to było? Ty na coś nadepnąłeś? Co to było? Nie mam nic pod... Słyszałeś to uderzenie? Nie. Ale jakbyś... Weź, cofnij się. To nie ty. Nie, no nie ma tutaj nic. Coś jedno, stary. Możesz to powtórzyć? Staram się wychwycić jakieś takie szczególne głosy. Usłyszeć ten akcent niemiecki. Ktoś mnie rozumie tutaj. Jest tu coś złego? Czy były tutaj rytuały?
Czy jakaś istota mnie słyszy? Przeoczyłem na spektrum AM, na tej górze dosyć spore zakłócenia, ale zobaczymy, czy udało się coś uchwycić. Wow! Jesus! Ty! Coś mnie za spodnie chwyciło! Powaga, poczułem jakby takie szarpnięcie. Słyszałeś jakieś odpowiedzi? Na SB? No. No, coś tam było. Może wyjść tu na główny plac. Dobra, widzowie, emocje delikatnie opadły, jak już żeśmy w sumie znaleźli się w środku. Bardzo dziwne odczucie, drapanie w gardle, jak tylko zacząłem po niemiecku coś mówić. Coś złapało mnie za nogawkę. No, zobaczymy, czy coś na SB się udało się zarejestrować. Teraz mam tłumacza Google, głośnik podłączony i będę wydawał na tym placu komendy. Rempot został w środku. Zobaczymy, czy uda się coś zarejestrować, jakieś dźwięki, jakieś głosy. Zobaczymy. Wydaj jakiś dźwięk. Einen Ton machen. Einen Ton machen. Einen Ton machen. Czy słyszysz mnie? Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Powiedz coś. Sag etwas. Sag etwas. Jezu, jakby jakiś SS-man nas usłyszał. Mam dziwne wrażenie. Sag etwas. Słyszałeś? Coś za nami. Co tu? Ty, sag etwas. Rzuć czymś. Etwas werfen. Etwas werfen. Etwas werfen. Gdzie jesteś? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Co to było? Ty, Beskito, już któryś raz to widzę. Wcześniej miałem to w tej kaplicy. Są takie dziwne anomalie świetlne, takie nie wiem, kule, tak, już dużo widzę tu takich dziwnych anomalii. Nie są to latające twarze, widzowie, tak, ale... Wo bist du? Krzyknij. Schreien. Krzyknij. Schreien. Schreien.
to było? Jesus. Ja pierdolę. Skitu, znów zaczynam jakieś dziwne rzeczy widzieć. Mówię, cały czas pojawiają się takie dziwne anomalie. Biało. O. Coś słyszeliśmy, przynajmniej ja słyszałem, bardzo ciche, jakby właśnie dziwny dźwięk gdzieś z okolicy tej kaplicy. Tam raczej nie będzie zasięgu, tutaj jest na zewnątrz. O. Ja ci powiem, jest takie uczucie, jakby człowiek był obserwowany. Czujesz takie coś? Mhm. Tak jakby... Przez coś takiego, nie wiem nawet jak to określić. Piekielne, nie wiem nawet, stary. Widzę obrazy tych czarnych mundurów SS bez kitu. Pójdź do kaplicy. Geh in die Kapelle. Geh in die Kapelle. Dotki czarnego przedmiotu. Dotki czarnego przedmiotu. Złapał. Dotknij czarnego przedmiotu. Berühre ein schwarzes Objekt. Berühre ein schwarzes Objekt. Berühre ein schwarzes Objekt. Gostiu podpalony. Coś złego miało się stać. Ktoś tu jest z nami. Stoi tu w rogu. Słyszysz to? Znów to widziałem. Nie chcę tu nic prowokować, bo to bez sensu. Może to właśnie tego chcę. Jest tu coś złego? Co naziści robili tutaj? A może inni? To jest aż nieprawdopodobne, żeby ani jednego głosu nie było. What the hell?
dużo rzeczy widać, czuć, ale czemu nikt się nie odzywa? Czujemy się obserwowani. No to uczucie jest najgorsze. O co tu chodzi, Piotrek? Sir odpalony. Może tak przekażesz myślami to, co tutaj się działo. Mocno pomyśl, co chcesz przekazać, jaki obraz. Związany z tym miejscem, z tobą. A? Mamy. Dziwnego gościa z brodą. Typowo takie stare zdjęcie wojenne. Typowo stare zdjęcie. Nie wygląda. Może znaczy, na jakiegoś takiego bardziej arystokratę wygląda niemieckiego niż SS-mana, ale może. Taki był kiedyś, zanim tutaj wstąpił. Okej, okay, mamy twoją twarz. Co tutaj robisz? Co tutaj się działo? Możesz to pokazać? Pan znów coś widziałem bez kitu jakby. Ty. Słyszałeś te głosy? Jakie głosy? Jakby coś szło? Nie. Jakie głosy? Weź tam przyświeć. Ty normalnie jakby coś tam... Co ty mnie schizujesz? To ci mówię, no chłopie. Ty normalnie jakby coś kroki robił. Co chcesz nam przekazać? Przekaż to. Ale co dokładnie słyszałeś? Już nie wiem, czy to woda tak kapie, czy normalnie jakby krok. Mówisz jakiś głos? Nie, krok. Mówisz głosy. Powiedziałeś, że słyszysz głosy. Skitu, ja przynajmniej tak zrozumiałem. Teraz mówisz, że kroki? Nie no, że krok słyszę. Pop, mamy ty. Jakiś ołtarz. Co tutaj się odbywało? No i rzeczywiście. Świece. Bardzo podobny do tego ołtarzyka, co byliśmy, nie? Wydaj jakiś dźwięk, gdzie ten ołtarzyk się znajdował. Głośny dźwięk. Rozumiesz mnie? Tutaj dół jest zasypany. Jest ktoś tam na dole? Możesz pokazać, co tam się znajduje, tym samym obrazem jak wcześniej, swoją myślą. Halo?
Możesz się odezwać jeszcze raz? Słyszysz to? Tylko to się jest. Stąd to słyszę. Ale gdzie? A tam słyszę takie szuranie, nawet mundura. Chodź tu podejdź. Podejdziesz tu? Słyszałem cichy głos męski. Nie ma tu obrazów. Coś jest nie tak. A znów to widziałem, stary. No normalnie tu widać takie poryte rzeczy. Manie orby. Orby, kurwa, świecące. Najczo tego nie złapię, bo widzimy to gołym okiem, więc nie wiem. Pa, znów! Ja pierdo... Co to, kurty? To jest zryte. Piotrek się patrzy na wyświetlacz. On nie widzi. On widzi to, co na wyświetlaczu. A ja obserwuję teren. To jest zryte. Możesz pokazać, co dokładnie widzę? Możesz to opisać? Stąd słyszałem, że gumy szczupy. Co to? Co on tu pokazał w ogóle? To jest w ogóle jakieś poplątane. Nie wiem, nie mam pojęcia, co ten obraz przedstawia, stary. No pytałem się, pokaż, co widzę. Co to jest? No nie wiem, co to jest. Stół? Jaki znak był tutaj kultywowany, czczony? Możesz pokazać, jaki to był znak? A? Dziwne wizje, kurwa, jakiegoś niebezpieczeństwa. Co, jakby mi się to śniło, dokładnie ta chwila, jakby mi się śniło kiedyś. Déjà vu? No, ale bardzo mocne. Wręcz aż... Znaczy, tak przychodzi, a to jest... Jaki znak był tu czczony. Nie wiem, no otrzymaliśmy jakieś znaki, ale... Nie wiem, co to jest. Wy to widzicie tutaj na materiale. Jakby na kartach mamy coś. Ja też pomieszam, ale po... No ktoś nas tu rozumie, ale słuchajcie. Nie mówi. Tylko przekazuje myśli, obrazy. Pytałem o znaki, mamy znaki. Była twarz, jest jakiś mężczyzna z brodą. Możesz coś powiedzieć? Okej, widzowie, kolejny etap, odpalam flira. Tu gdzieś słychać było jakiegoś mężczyznę, pojawiały się bardzo ciekawe obrazy. Widać anomalie, no może się coś jeszcze na kamerze złapało. Mam też pikselka ze sobą, niech on sobie tu na korytarzu stoi. No duchy nie są tu zbyt rozmowne. Zobaczymy, czy coś piksel złapie. Okay. Ty słyszałeś? Ty, no, co to k***a było? Co to było, Piotrek? Ty, cii. Co to k***a było? Cicho. Cicho.
Okay. Ty słyszałeś? Ty, no, co to k***a było? Co to było, Piotrek? Ty, gdzie ja mam? Masz. Ja mam swoje. Co to co to było? Nie wiem, ale chyba. Ładny. Ty coś spadło? Słyszałeś to? Pierdyle. Jeszcze taka trasa kurwa stąd. Słyszeliśmy jakiś, nie wiem co to za dźwięk, nieludzki. Metaliczny, nie wiem, coś tu uderzyło, spadło, nie wiem. On tak ma chodzić? Tak. Jak będzie reagował, to będzie mówił. To nawet tam nie lecę, czekaj, może coś będzie na fliszę. W stanie określić, co to było? Co? Nie. Powtórzysz to? Dziwnie się czuję, stary, głowa mi pulsuje. Boże. Ten co się zatrzymał, ty. Czemu on się zatrzymał? Nie wiem. Weź na niego, ty. Ruszał się i zastygł. Ty i pak, a trzecia godzina wybiła. Nie! No. Nie! No ci mówię. Nie! Punkt trzecia. Jakby wszystko stanęło w miejscu, nie? Ty tutaj coraz chyba to... Co? Mówię coraz chyba gorzej. Halo? Ale się dziwnie czuję, stary. Jakbym był na jakiś. Nie wiem. Masz też takie odczucie? Pokażesz się przed nami? Dotkniesz tego przedmiotu? Dobra, zbieram piksela. No, Jesus, słyszysz to? Ty odpalił się na chwilę? Mhm. Jesus. Możesz to powtórzyć? Ja pierdolę.
ci powiem, raz ostrzej. Ja się już tu, chłopie, nie mogę wytrzymać. Jest po prostu za ciężko mi już na głowie. Jest późna godzina. Co to było? Ja pie... Nie, już mam, chłopie, już nie wiem, czy ja już mam schizy. Rępot się teraz odpali, nie wiem. Jakbym nie powinien tutaj być w ogóle, człowieku. I czuję to takie, jakbym złamał jakiś przepis. Ten regulamin ich SS-majski, że zaraz pójdę do mnie, wyślą gdzieś. Bez kitu tak się czuję, nie? To nie jest odczucie takie typowe, słabe, że nie czuję, że ja czuję, że definitywnie nie wszedłeś tu, gdzie powinieneś, nie powinieneś tu w ogóle być. Bez kitu. Dobra, dawaj. Dobra, widzowie, my już mamy dość tego miejsca, jest po prostu to czucie, o którym mówiłem. Piotrek też to czuje, tą obserwację, tą presję. I teraz najgorsze, widzieliście na początku, jak ja byłem przerażony. My musimy tą samą drogą wrócić i wy ją teraz zobaczycie. Panie Boże, idziemy. Dawaj, tędy, co żeśmy szli. Dobra, dobra. Co? Nie. Widziałeś coś? No. Nie wiem, że k***a trasa. Tędy żeśmy szli. Tędy. Dobrze, tędy idziesz. Skręcasz w lewo. Chyba dobrze mówisz? Dobrze, skręcaj w lewo. Taka mgła. No. Od dzików jak poryte. Dobra, jestem tuż za tobą. Tutaj, w prawo. Tu. Ale droga do góry to była przerażająca. Musieliśmy, słuchajcie, się wycofać, nie? O. Ja już miałem dość. W połowie drogi, żeśmy byli. Będziesz coś jeszcze mówił przed samochodem? O słupach, nie? No. Patrz, zwierzyna. Czekaj. Ty, to coś już chyba wiem. Czego niż to? To już chyba coś większego było niż sarta. Nie leź tak szybko, człowieku. Gdzie ten samochód? Thank you.
test? Widzicie, musimy ryzykować. Także chcecie docenić naszą pracę, łapeczka w górę, udostępniajcie film i subskrypcja. Uciekamy. Nie wiemy, co się czai w tych lasach.